przeczytam w zasadzie cały ten psalm 13 wersetów. Aleluja! Chwalcie Pana z niebios. Chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego. Chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. Chwalcie Go słońce i księżycu. Chwalcie Go gwiazdy świecące. Chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone, ustanowił je na wieki wieczne. Ustalił porządek, który nie minie. Chcę, żebyście zapamiętali te słowo. Ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate. Królowie ziemscy i wszystkie narody, księżęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Psalmista, poeta zresztą, on opisuje doskonały i odwieczny porządek. Chcę, żebyś zrozumiał ważną rzecz. Mimo degradacji ziemi, która została zniszczona za pomocą grzechu, bo tak naprawdę, kiedy ludzie odeszli od Boga, kiedy Adam z Ewą porzucili Boga, oni i potem oni zostali przeniesieni w tą rzeczywistość ziemi, bo to wyrzucenie z raju, to też nie było to takie coś, że tam, wiecie, Bóg otworzył jakieś drzwi tajemne, oni wyszli z tego raju, ale to też nie czas, żebyśmy o tym gdzieś rozmawiali. Generalnie znajdują się na ziemi Adam z Ewą i teraz oni zaczynają na tej ziemi żyć. I teraz w wyniku tego, że oni jako zarządcy ziemi odeszli od Boga, a są jedynymi kanałami wpływu na ziemię, bo wiecie, że Słowo Boże mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim, to oni jako kanały Boże zanieczyszczone, patologiczne zaczynają negatywnie wpływać na ziemię. Ziemia staje się tak naprawdę miejscem zniszczenia. Natomiast mimo tego, że ta ziemia ona niszczeje, jak dobrze wiecie, to ta ziemia nie utrzyma się, prawda? Kocham te Boże stwierdzenia mówiące, że już nigdy nikogo nie dotknę potopem, a potem opowiadające o tym, że wszystko spali ogniem. To w ogóle takie ciekawe w ogóle rzeczy. Ziemia, Bóg nie jest humanistą, to jest bardzo ważna informacja. Nie jest religijny, nie jest humanistą. Niektórzy myślą, że Bóg jest humanistą, no niestety nie jest humanistą, tak? I o tym się przekona też cała ziemia w momencie, kiedy będzie palona żywcem. I tak, także to taka sprawa. Co ciekawe w tym wszystkim jest to, że Bóg jest doskonałą formułą miłości i jedyną prawdą. I tak naprawdę to my mamy tak negatywne podejście do różnych rzeczy, a nie On. W ogóle dla Boga śmierć to nie koniec. Dla nas śmierć to koniec. Dla człowieka. Ja nie mówię o nas narodzonych z Bożego Ducha ludziach. Ale dla ludzi śmierć to jest koniec. Ludzie mówią, o, umrę i pójdę do piachu. No jak uważasz, nie? To już prywatna decyzja każdego. Ja na przykład mam inne troszkę podejście do sprawy. Ja sobie załatwiłem życie wieczne, proszę Ciebie, też mogę Ci dać cynk, jak to zrobić. Natomiast chodzi o to, że jest odwieczny porządek na ziemi. I my musimy zrozumieć teraz bardzo ważną kwestię. O ile te dwie rzeczy, o których mówiłem na poprzednich sesjach, zostają u nas usankcjonowane i zaczynamy je wprowadzać w życie, o tyle jawi się przed nami już bardzo techniczna sprawa osiągnięcia sukcesu. Żeby sukces mógł się stać naszym udziałem, musimy rozumieć prawidła Boże. Bo jeżeli my nie będziemy tych prawideł rozumieć i nie będziemy się ich trzymać, to niestety sukcesu nie osiągniemy. U Boga zawsze 2 razy 2 jest 4. Bóg jest logiczny. Wiecie, dlaczego ja czuję się bardzo bezpiecznie, poznając coraz bardziej Boga? Bo ja poznaję Boga logicznego. Nie Boga nielogicznego. Religia nam podaje takiego Boga, który jest w ogóle strasznie dziwaczny. Taki, nie wiemy, co zrobi Pan. Ja mówię, ale ja wiem, co zrobi Pan. Mówię, jak to wy nie wiecie, co zrobi Pan? Och, bo myśli Pana nie są naszymi myślami. Ja mówię, nie, no tak było w Starym Przymierzu. Teraz jesteśmy myśli Chrystusowej. Teraz mówię, wiemy, co myśli Bóg. Szok. Ludzie, jak takie rzeczy słyszą, to mówią, ale jak? Mówię, no tak to. Tak? W ogóle, no tak to właśnie. Mamy możliwość wiedzenia, co będzie robił Bóg. Tak? Albowiem nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom, prorokom. I to nie, że urzędą proroczym, bo Ty jesteś pokoleniem proroczym. To Ty jesteś tym pokoleniem.
Pokolenie prorocze to pokolenie, które rozpoznaje rzeczywistość. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, a więc ty masz wgląd duchowy. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To nie chodzi o urząd proroczy. Tu chodzi o twoją pozycję w Chrystusie. Istnieje doskonały i odwieczny porządek. I my jako chrześcijanie musimy poznawać zasady i reguły funkcjonowania owego porządku i to się nazywa duchowy pragmatyzm. Ludzie, jeżeli w ogóle cokolwiek chcemy osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie, to musimy tą dziedzinę poznać. No prosto. Syn któregoś razu mi puszczał, mówi, chodź ci tato, to już pokażę. I pokazywał mi takie filmy na YouTubie ludzi, którzy przychodzili na siłownię, ale byli na tyle pyszni, że nie chcieli zapytać tych ludzi, co tam się znają na czymś, jak się ćwiczy. I na przykład są takie zajawki, że wchodzi taki zawodnik, on dzieli się buja, wchodzi na tą siłownię i wiecie co robi? Bierze taki stojak od handlu i tym stojakiem ćwiczy. A bierze taki stojak, taki pakier w boku i nie wierzy własnym oczom w ogóle. Co on robi w ogóle, wiesz? Zrobi taki gość, wiesz, stoi. Kopara mu opada, ale on się nie zapyta. On przychodzi, bierze, wygląda jak 42 numer nici, proszę ciebie, on tam wpada, jak przeciąg, odmierz się, on ćwiczy. Albo wziął takie coś zrobił, nawet nie jest urządzenie w ogóle na klatkę piersiową, tak? A on w ogóle wraz pod to plecami i robił takie ruchy. Ja myślałem, że zrzut będę miał. I to mówi, zobacz, co oni robią. O co chodzi? Co to jest? Nie wie, a robi. Wiesz, nie wiem, czy zauważyliście. W ogóle nasz kraj Polacy są mistrzami świata w tej dziedzinie. Że nie mają pojęcia, o czym się biorą za coś. Zamiast poznać. Tak? W ogóle Polacy to niesamowity naród. Magiczny naród w ogóle. Sama magia w tym narodzie. Żeby móc sięgać po zwycięstwa, które są naszym udziałem jako królów, my musimy znać zasady funkcjonowania rzeczywistości duchowej. I to nie ma, że my sobie tak będziemy chodzili i się tak bujali i coś nam tam będzie wychodziło, bo my z Bogiem jesteśmy. Nie. Ty musisz teraz wiedzieć, który guzik przycisnąć. I powiem ci, to jest łatwe. To nie jest żaden, to nie jest nic trudnego. To nie jest nic trudnego. Po prostu musisz wiedzieć. Psalm 148:14, troszkę poczytam takich rzeczy. Jest napisane tak. Pomnóż moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Poznanie i uznanie wejścia w porządek Boży spowoduje uwolnienie mocy Boga w twoim życiu i podniesienie stanu, czyli pułapu twojego życia do miejsca zwycięstwa. Czyli Bóg mówi do ciebie tak, jeżeli zechcesz poznać mój porządek rzeczy, jeżeli będziesz szukał, to na pewno znajdziesz. A najpierw musisz chcieć. Zauważyliście w ogóle, co Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. W ogóle wiecie, o co chodzi, żeby coś w ogóle móc brać od Boga, to trzeba chcieć, trzeba zapragnąć tej rzeczy. Tak? I teraz, jeżeli chcesz, to ty znajdziesz. I teraz, jeżeli ty znajdziesz, to Bóg obiecuje ci, że będzie temu towarzyszyła moc i że na pewno osiągniesz sukces. Na 100%. Czyli nie ma ludzi skazanych na porażkę w Królestwie Bożym. Ale to, czy osiągniemy sukces, czy nie, jest definiowane tym, czy my sięgniemy po Boże zasady do naszego życia. Księga Hioba 38-33 mówi ciekawą rzecz. Księga Hioba 38-33 mówi tak. Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? To jest pytanie Boga do ciebie teraz. Zobacz, posłuchaj. Bóg pyta ciebie, pamiętaj, że jesteś królem. Czy znasz porządek nieba? Czyli istnieje porządek nieba wpływający na system działania ziemi. Czy ty znasz? Bo jak nie znasz, to musisz poznawać. I co dalej? I czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? To znaczy, popatrz. Człowiek Boży
On ma za zadanie rozpoznawać Boże zasady i za pomocą władzy wprowadzać je na ziemię. Takie jest nasze życie. My to mamy robić. Wiecie, co my mamy robić na ziemi? Wprowadzać Boże zasady. Mamy tu rządzić. Rządzić tu mamy. Nie żyć sobie, tylko rządzić. Bo co robi król? Rządzi. On zawodowo rządzi. Z zawodu król. Z urodzenia król, z zawodu król. Rządzi! 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 Żeby rządzić, trzeba znać zasady, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie wszystkiego, co jest wokół nas. Wy musicie te rzeczy poznać. Ja wam dzisiaj pokazuję jakby pewną formułę, pewną podstawę działań. Nie ma, że wy nie znacie, że ja nie wiem, o nie wiem, co pan zrobi, nie wiem, co pan zrobi. Wiesz, co chodzi? To w ogóle jak ty możesz nie wiedzieć? Się musisz dowiedzieć, chłopie. Słuchajcie, w 2001 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Od tamtej pory szukam i znajduję. Pukam i otwierają mi. No kurczę. Biorę się do roboty, rozumiesz, w duchu i osiągam sukces. No nie ma batu. Pamiętam, jak z Norbertem z Ikei szafkę przywiozłem i poprosiłem Norberta, żeby mi pomógł tą szafkę złożyć. Tak rozłożyliśmy tą szafkę. Siedzę, patrzę w tą szafkę i Norbert patrzy i razem patrzymy w tą szafkę, nie? I mówię, Norbi, mówię, to musi być proste. Pierwsza rzecz, jak w ogóle wie, musimy uwierzyć w to, że to jest proste. To nie jest skomplikowane. Wiecie, o co chodzi? No, wszystko jest skomplikowane, ale nie Ikea. Tylko teraz co musimy zrobić? Musimy poznać zasady. To wzięliśmy sobie tę kartkę i siedzieliśmy nad kartką do tej pory, aż pojęliśmy zasady, po czym złożyliśmy szafkę. I co? To było proste. To było proste. Ale kiedy? Kiedy my poznaliśmy zasady. Chrześcijanie nie chcą poznawać zasady. Mówią, Pan mnie prowadzi, Pan mnie prowadzi. Jak diabeł Cię prowadzi na świecie, taka jest prawda. Jesteś wyleczony przez diabła. I dojeżdża Ci jak purą sukien. Taka jest prawda w Tobie. Spójrz na swoje życie. Jesteś ciągnięty na smyczy. Ciągnięty na smyczy. Idziesz tam, gdzie On Cię prowadzi. I mówisz, Pan, to pewnie Pan. Pan mi to dał, Pan mi tamto dał. Pan to sprowokował, a Pan tamto sprowokował. Człowieku. Nie ma, że Pan coś sprowokował. W ogóle nie ma Pana w tym temacie. Pan dał zasady, guziki, rozumiesz? Wielką tablicę rozdzielczą. I powiedział do Ciebie tak. Naucz się funkcjonowania tych rzeczy. Prawy guziczek, lewa wajcha. Tu wciśnij, tu pociągnij. Zobacz, ile wyskoczyło. Rozumiesz? I to musi działać. Zrozumcie. Tak funkcjonuje duchowość. Duchowość nie jest przypadkowa. Nie ma czegoś takiego, że sobie chodzimy i coś się zdarzyło. Istnieje zasada przyczynowo-skutkowa. Każda przyczyna ma swój skutek i każdy skutek jest poprzedzony przyczyną. Ludzie. Nie ma. Ktoś mówi, ja nie wiem, dlaczego mi ta rzecz nie wyszła w życiu. Ja mówię, weź. A ja na przykład wiem, dlaczego mi rzeczy nie powychodziły różne. A ja na przykład wiem, dlaczego poniosłem porażkę. I nie mówię, że Pan to spowodował, tylko wiem, co narozkrzaniałem w tym temacie. Wiem, co zaniedbałem. Wiem, których guzisków nie dotknąłem. Byłem arogancki na postanie. Słuchajcie, moja pokuta jest prosta. Panie, przepraszam Cię za moją arogancję. To jest arogancja. Że ja dostaję do Ciebie matrycę duchową i ja po prostu mówię, to jest nieważne. Ja na przykład mówię proste rzeczy, zobaczcie, uczymy ludzi, powiedzmy, no teraz jest 2 stycznia, spotkanie dla singli u nas w kościele, dla świętych singli. Kto nie ma męża, kto nie ma żony, zapraszamy 2 stycznia, żeby zobaczyli, co mamy. Tak. Z całego zespołu apostolskiego z Polski zjadą się kawalerzy, panny, rozumiesz? A to jest chrystusowe pytanie, wiesz? Siedzi 5000 ludzi, rozumiesz? I teraz przychodzi jeden tam apostoł, prosimy do Jezusa, mówi, Panie, mówi, 5000 ludzi jest, mówi, trzeba im dać jeść. Teraz zobaczcie, jakie jest pytanie Jezusa. Co macie? Co macie? Grudnia. Grudnia, przepraszam, grudnia, tak, grudnia. Brat, tego to bardzo słusznie. Musimy, to mamy, no to mamy. I teraz my musimy na czymś zabazować. I oczywiście żona czy mąż jest z objawienia, ale musimy zobaczyć, jaką tą bazą do tego objawienia na razie dysponujemy, prawda? Więc obejrzyjmy ten temat. Tak, a potem zobaczymy, co będzie dalej, tak?
Natomiast ja będę też mówił tam o tym, w jaki sposób chrześcijanie powinni się podrywać, bo to za cholerę ludzie nie wiedzą. A to wygląda w ten sposób, że sobie idzie z którym ciebie, nie masz męża i razem ty powiem, o, to będzie twój chłop. To jest bzdura. Na takie sposób można czekać 30 lat i się zestarzyć. Rozumiesz? Są precedensy, że wiesz, jakieś gdzieś tam Bóg taką rzecz zrobił. To są rzadkości. 90% odbioru objawienia jest poprzez miłość. Po prostu się zakochujesz w kimś, no prosto jak drut. To co, raptem ty się narodziłeś z Bożego Ducha i Bóg ci odebrał ten element miłosny? Teraz co, myślisz, objawienie? To się nazywa małżeństwo z rozsądku. No i ktoś potknął się rozwodem najczęściej kończy. Tak nie można. To się z miłości pobieramy w ogóle, nie? Ale ja będę mówił ludziom o pewnych rzeczach, na przykład nauczam prostych zasad. Mówię tak, jesteś narodzona z Bożego Ducha, tak? Nie szukasz męża w świecie. Choćby był najpiękniejszy, najlepszy, najfajniejszy, to zawsze jest syn diabła. Jego ojcem jest Lucek i na to nic nie pozwolisz, nic nie zrobisz. A twoim ojcem jest Jahwe. Macie zupełnie dwa odrębne fronty. I oczywiście na to ludzie przychodzą, ale może pan? Nie! Nie mówimy może Pan. Nie mówimy takich rzeczy. Bo ludzie mi wyciągają z Biblii takie teksty, że tam Ozeasz ten wziął prostytutkę, a tamten sobie wziął inną. Nie, to są precedensy. Proszę, tu siedzi brat prawnik, na precedensach nie budujemy. Wszystkich. Na precedensach się nie buduje. Budujemy na zasadach, na regułach Bożych. Jak ja mówię, nie szukaj se męża w świecie, a ona sobie idzie, prędzie ty mówi, a ja zobaczę, może pan mnie coś da. To ja ją mam za 4 lata, prędzie by ona mówi, życie mi się sypie. Ja mówię, co, nie przyszedł do Jezusa. A taki był fajny, a taki ruchy, a taki miły. Już masz ile dzieci z nim. Rozumiem, o co chodzi? Szok. Zasady i reguły Boże są nam dane po to, abyśmy według nich rozpoznawali rzeczywistość otaczającą nas. One nie są po to, żeby nas zniewolić, bo Bóg jest Bogiem ludzi wolnych. To nie są przykazania Boże. To są informacje o tym, jak co działa. Rozumiesz? Że szafę się otwiera tak, a nie tak. Rozumiesz? Bo tak się otwiera szafę. A jak ktoś nie wie, to na dole targa tą szafę. Rozumiesz? Jak byłem człowiekiem impulsywnym, a byłem takim w świecie, ja na przykład składałem szafę w domu. Poprosiłem teścia, żeby ze mną poskładał szafę. Ja byłem tak pogięty w głowie swojej, słuchajcie, że miałem takie malutkie śrubeczki i tam trzeba było tam delikatnie to wkręcać. Ja chciałem szybko, to zamiast wkręcarki, to miałem wiertarkę, włożyłem szybko, taki proszę siebie, ten, teść na mnie patrzył. Powiem do Agaty, mówi, ja z takim idiotą. Ja popsułem nowe meble od razu. Potem jak zacząłem, ktoś mi się rozchodził, się chodźcie, podpisałem, że to mnie w cholerę, mówię, stoi koniec. Elementarny brak informacji o technicznym zagadnieniu składania szafy. To samo się dzieje w duchu. Jeżeli nie wiemy, jak to działa, to źle działamy, źle myślimy, źle mówimy, źle decydujemy, a potem się dziwimy, jak to się stało. No właśnie tak. Odwieczny Boży porządek. Odwieczny Boży porządek. Pytanie do Boga. Czy znasz? I odpowiedź Twoja musi być taka. Boże, w imieniu Jezusa ogłaszam, że znam, a teraz biorę autorytet i będę się uczył każdego elementu. Otwieram się, Duchu Święty, na Twoje zasady, na Twoje reguły. Ja chcę wiedzieć, Panie, Ty mów do mnie. Ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy. Tak? Przyjaciele, Księga Zachariasza, 3:7-11, przeczytamy jeszcze. Księga Zachariasza. 3:7-11. Mm.
3:7:11. Tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przy Tobie. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja wywiodę swojego sługę latorość. Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem, a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyrysuję napis, mówi Pan zastępów, jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W tym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorość i pod drzewo figowe. Widzimy, że Bóg mówi 3:7:10. 10, nawet przestajemy grać. 3:7:10. Tak. Bóg mówi, masz chodzić moimi drogami, pilnować mojego porządku, zawiadywać domem moim i strzec moich dziedzińców. To są cztery dyrektywy prorocze. I co to jest chodzenie drogami Boga? Po pierwsze, to jest prawidłowa doktryna. Bo wiecie, że słowo doktryna i droga, zarówno w hebrajskim, jak i w greckim, jest tym samym słowem. To jest te same słowo. Doktryna i droga. Kiedy Jezus mówi, ja jestem droga, tak? To oznacza to dokładnie, ja jestem doktryna. Szok. Więc w ogóle, wiecie, dlatego zachęcam do indywidualnego badania Pisma Świętego. Nie do czytania jedynie sobie tego, co się tam kupi w sklepie. Przede wszystkim to jest prawidłowa doktryna, czyli fundament wiary. Czy musicie mieć położone bardzo silne fundamenty wiary. Wy nie możecie być ludźmi, którzy nie będą mieli położonych silnych fundamentów wiary. My wydajemy rzeczy, żeby potem zarówno nie powtarzać się, jak i żeby też pastorzy nie musieli drugi raz robić rzeczy. Są podstawy chrześcijańskiej nauki u nas na stronie. Są fundamenty wiary. Jest cały cykl z łaski przez wiarę. Jest interpretacja najpoważniejszego listu w Nowym Testamencie, listu do Rzymian. Wiecie, to są wszystko fundamenty wiary. Bardzo silne podstawy. A po drugie, chodzenie drogami Bożymi to jest porzucenie niepotrzebnych nauczycieli i teorii nauczeń. Musicie zrozumieć tą bardzo ważną kwestię. Wolność w Chrystusie to jest mądry wybór. To nie ma czegoś takiego, że my jako wolni ludzie w Chrystusie słuchamy wszystkich i wszystkiego. Bo jesteśmy wolni, ale wolni jesteśmy, mówię człowieku. To tak jakbyś powiedział, jestem tak wolny, że mogę jeść wszystko, prawda? I poszedłbym się napił szampana. To ja zawsze jakiś posiłek. No niestety, to nie możesz pić szampana. Nie możesz w ogóle stanąć nad szampem i powiedzieć w imieniu Jezusa na podstawie Ewangelii Marka, 16 rozdział, ja ogłaszam, że chodzi mi coś trującego, wypił, nic mi nie będzie. Tak? Potem zaczerpnął szampa, chlapnął sobie. Człowieku, to tak nie działa. Okej? Okay? A ludzie w ogóle bezkrytycznie robią różne rzeczy. Ja na przykład kładę ludziom fundamenty wiary, tak? A oni proszę Ciebie idą sobie potem włączają w internecie jakiegoś proroka, co straszy ludzi. I mówi, zbieraj konserwę, bo koniec świata się zbierza. Ja mówię, do niego ty, konserwa. Mówię, jaka konserwa? Konserwy zbieraj, no. Nie zbieraj konserw, mówię, człowieku, rozdaj konserwy, będzie lepiej. Mówię, ty rozdaj konserwy, iść dalej, żyj, człowieku, swoim życiem będzie dobrze, będzie bardzo dobrze będzie. Jezus wraca, mówię, zanim wróci, to ja się dowiem, wcześniej ci powiem. Jak nie jesteś zorientowany, to zadzwonisz do mnie, ja ci powiem, kiedy wróci, bo na razie nie wraca, nie mam żadnego cynku, mówię, w ogóle też. Nie, bo czasami to trzeba w ten sposób rozmawiać z ludźmi, rozumiesz, bo jest napisane odpowiedź głupiemu wedle głupoty jego. On czeka na Jezusa i się zbroi. Wiecie, kto zrobił pierwszy taki myk? Chłopaki i dziewczyny z Tesaloniki. Dawno temu! Najstarszy list Starego, Nowego Testamentu to jest list świętego Pawła do Tesaloniczan. Dlaczego ten święty Paweł napisał ten list do Tesaloniczan? No bo oni, słuchajcie, wywalili się do góry kołami, do się do niego, jak nie pracujemy, tak? Nazbieramy różnych dup, będziemy leżeć teraz, bo Pan wraca. To 2000 lat temu, bo zobacz, jakie zwiedzenie. Oni myśleli, że już tam wróci, za ich życia. Wiesz? Dzisiaj inna formuła zwiedzeń. Szybciutko się przygotowujmy, bo tutaj spadnie ogień, zaraz spadnie wszystko, nakupujmy konserw, schowajmy się do bunkra.
Wiecie, że w Stanach to jest normalna rzecz, to jest cały ruch w tej chwili. Chrześcijanie sobie bunkry kupują. Człowieku, mają takie bunkry, ze 2 lata mogą w nim. Ja mówię, ty, mówię, tobie w ogóle do głowy przyszła taka rzecz, że jak spadnie ogień z nieba, to spali ziemię 2 kilometry w głąb. Wiesz, co z tym twoim bunkrem będzie? Wiesz, gdzie byś musiał go zrobić, ten bunkier? Człowieku, kopalnie mają 800 metrów. Ty byś musiał pod kopalnią, człowieku, 1,5 kilometra bunkier sobie zrobić, ty. Słowo Boże, jak go dokładnie tłumaczysz, to pokazuje ogień z nieba, który pali skały. Już dzisiaj chrześcijańscy naukowcy udowodnili, że ten ogień, kiedy spadnie, to spali ziemię 2 kilometry w głąb. Jakie bunkry! To już jak miałby spać, to stajesz na klatę, mówisz, dobra, to szybciej do ojca, wiesz, o co chodzi? Lecimy, wali, koniec, no bo jak już idziemy tym tokiem rozumienia, tak? Bo to moment, człowieku, wiesz. Wiesz, jaka tu temperatura? A człowieku, no to parę tysięcy stopni w ogóle będzie, to nawet człowiek się nie zorientuje, że umarł. Bezbolesna śmierć, tak? I teraz nie wolno wam brać, tak, przeciwnych rzeczy do siebie. Słowo Boże, będziesz chodził moimi drogami, oznacza, będziesz funkcjonował w prawidłowej doktrynie i dbał o to, aby jej nie stracić. Nie będziesz słuchał przeciwnych rzeczy, nie będziesz czytał przeciwnych książek. Wiecie, jak my dbamy tam w Warszawie, żeby książki były odpowiednie, żeby sobie ludzie kupili książkę, wiecie, jak ciężko się o książkę dobra? To pisze człowieku 2/3 dobrze, 1/3 człowieku straszy. Co mi z tym straszeniem tak mają ciągle? I tak się wszyscy boją na tej ziemi, rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, już ostatnio na tych terapiach moich to się pytam od razu ludzi, mówię, czego się boję. Tak jednej dziewczynie pytam, czego się boję, że ona myśli, wojny się boję. Ja mówię, no przychodź, już nie pogadamy, to nie będzie wojny na razie. Rozumiesz, jak Putinowi tam to się odwaliło jakieś tam chyba 1,5 roku temu, ile tam, nie, ze 2 lata temu tam coś tak. Że wy wierzycie, że się z Polski chrześcijanie wyprowadzali do innych krajów? Że Putin zaatakuje? A my w tym czasie pojechaliśmy na konferencję na Ukrainę. Też mam ludzi, gdzie my na Ukrainę jedziecie? Ja mówię, jedziemy, bo dziurę mam bardzo na to przyjeżdżać. Chcemy, żeby na nas ręce nałożył, żeby namaszczenia nam udzielił. To jedziemy do Kijowa, nie? Pojechaliśmy do Kijowa, wchodzimy sobie do sklepu, a w Polsce wszyscy rozwolnienie, przez ciebie, że Putin zaatakuje. Wchodzimy do sklepu, a tam papier toaletowy z Putinem. Popatrzyliśmy na ciebie, mówię, ale jazda. A oni tam na wyluzowali. Normalny sklep chemiczny. Normalny ukraiński sklep chemiczny. Normalne rolki papieru toaletowego z Putinem. I tak popatrzyłem na to, mówię, dziękuję ci panie za odnowienie. W ogóle wiesz, wyszedłem, mówię, o. To oni w centrum zagrożenia, a rolki z papierem toaletowym robią z Putinem, ty. A Polacy tutaj, człowieku, oni w ogóle w ratunku, bo Putin, ratunku, uciekamy, uciekamy. Ale się wyprowadzali, człowieku, z Polski. Trzymajcie się prawidłowej drogi. Tutaj jest napisane. Chodź moimi drogami. Po drugie, będziesz pilnował mojego porządku. Czyli poznanie Bożych zasad, standardów i kierunków. To jest twój obowiązek. Musisz to poznawać. Ty, to jest twój obowiązek. Ty musisz te rzeczy poznawać. I dbanie o to, aby było to w naszym życiu najwyższym priorytetem. Czyli ja nie, wiecie, ja nie biorę sobie pisma, żeby zobaczyć, o ciekawe, co dzisiaj Pan do mnie powie. Weźmy Pan Judę w posiadłość. Co to może oznaczać? Juda w posiadłość. Może, może. Wiecie, jak ja byłem głupi kiedyś? Ja się modliłem, na przykład, i się modliłem, i tak, modlę się, na Ciebie modlę się w innych językach, i wiecie, bo ja myślałem, że w ogóle Bóg mówi do mnie przez to, co mi się tam pojawia, jak się zamknie oczy. Potem to zauważyłem, że cokolwiek mi się może pojawić, na przykład zając bez nogi, teraz sobie wyobrażam. Zając bez nogi, teraz ma panka, a teraz ma kolczyk w nosie. Ja sobie każdą rzecz mogę wyobrazić, bo ja mam bardzo głębokie życie wewnętrzne. I teraz ja myślałem, że co za głupota mi się wyobrazi, znaczy ja nie nazywam tego głupotą, mnie Pan do mnie powiedział. I na przykład, wiesz, modliłem się w innych językach, zamykałem oczy, starałem się jak najsilniej zamknąć, potem dopiero się dowiedziałem, że im silniej zamykam, tym bardziej przyciskam powieki, tak? I rozumiesz, i takie dziwniejsze obrazy widzę. Nie? Wiesz, ja mówię, i tam, wiesz, się tak spinałem, wiesz, że mało bąka nie puszczałem, w ogóle, wiesz, a Izajasz, 60, tam ileś, wiesz, ileś. Dobrze, jest, jest, odwracam. 3 wersety wcześniej się skończył rok. Kiedyś, w ogóle jestem w tym stanie, gdzie ciebie takiej duchowej obstrukcji, to ja,
jestem, ulicę widzę, ulicę. Napis jest ulica, numery, w ogóle ty, ja sobie samochodu nie miałem. Ty, truję, w ogóle dzień wolny z pracy wziąłem, bo zobaczyłem ulicę, numer i numer mieszkania w Warszawie. Mówię tak, w ogóle o co chodzi, a w ogóle tak, już te generuje w głowie, już te generuje. My jesteśmy mistrzami świata w generowaniu głupoty. Tak, już te generuje, mówię, aha panie, to pewnie chodzi o to, że tam jest jakiś człowiek, ja teraz tam pójdę, będę głosił mu Chrystusa, a może mu zdrowie. Ty, jadę autobusem do Warszawy, czego 50 km, cały dzień wolny z pracy, że jadę, idę po tej ulicy, człowieku, dwa numery wcześniej mi się ulica skończyła. Stoję jak kretyn, jest tu święty. Pokazał mi, tak, że to tak nie działa. To w ogóle uspokój się, Artur, w ogóle weź się uspokój. Ja się musiałem uspokoić przede wszystkim. Uspokój, dużo kawy piłem w tamtym czasie na przykład. Nie? Teraz jakbym nie niespokojnym człowiekiem, ja bym nie lekko. Rozumiesz? Bo to człowiek ma urojenie. Normalne urojenie. Ale wiesz dlaczego? Bardzo chcę mieć to urojenie, bo jak jesteśmy odrzuceni, to takie urojenie nazwane przez nas objawieniem, to nas stymuluje. Pan do mnie coś powiedział, lubi mnie! Rozumiem, to brak położonej faktycznej w ogóle doktryny o zjednoczeniu z dobrym Bogiem, rozumiesz? To teraz jak ja tym dostaję, pana do ciebie lubię, jestem wybrańcem pańskim. Takich prorobów jest na pęczki w Polsce. Przychodzą, mam do ciebie słowo, ja mówię, uspokój się sobie, daj spokój. Kupić w ogóle, jest coś na uspokojenie. Rozumiesz? My musimy zobaczyć, że pilnuj mojego porządku, znaczy poznawaj moje zasady, standardy i kierunki. Dbaj o to, tak? Jak o najwyższy priorytet, bo wpadniesz w głupawki. Ludzie cały czas uważają, mam coś od Pana, Pan mi powiedział. Ja mówię, człowieku, jakby Pan do mnie mówił tyle, co do Ciebie, to ja bym nie zdążył tego wszystkiego odnotować. Bo ja tak nie mam, że Pan do mnie tak mówi. To znaczy, jak będę chciał, to będę miał. Wiecie, ja brałem narkotyki przez wiele lat. Ja w ogóle wiem, jak się doskonale wprowadzić w różne stany. Wiecie, to naprawdę, to ja wiem, do czego zdolny jest ludzki umysł. Jakie my jesteśmy w stanie, z uwagi na odrzucenie, na inne deficyty duszy, jakie jesteśmy w stanie generować rzeczy w swoim życiu. To nie o to chodzi. To nie bójmy się w ogóle. Najlepsza sprawa, no nie bójmy się, nie ma czego bać. Po trzecie, będziesz zawiadywał moim domem. To znaczy, będziesz ustanawiał mój porządek w swoim życiu. W swojej duszy i ciele przede wszystkim, następnie w otoczeniu swoim. Będziesz zarządzał moim domem! Mówi Bóg. Dzieciaku, wprowadzaj moje zasady i reguły gry. W swojej duszy, ciele, w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu. To początek, Jozue. I po czwarte, będziesz strzegł moich dziedzińców. Czyli będziesz brał odpowiedzialność za szerzenie Królestwa Bożego. Są dziedzińce, są rzeczy zewnętrzne. Rzeczy, które przylegają do domu. Będziesz brał odpowiedzialność. Ja zacząłem brać odpowiedzialność za to. Wiecie, co ja zrozumiałem? Że Królestwo jest moje. Moje. Ja nie mówię, Panie, służę w Twoim Królestwie. Ja mówię, nie, służę na swoim podwórku. Na swoim podwórku. To jest moje podwórko. Mój kawałek podłogi. To jest mój kawałek podłogi. Kiedyś jeden człowiek od nas z kościoła przyjechał do kościoła i zaczął się modlić. I wchodził. Wiedział, że chce służyć i mówi, Panie, co mam robić? Bo on wiedział, że jak on przyjdzie do mnie, to ja mu nie powiem. Mówi, Panie, co mam robić? I Duch Święty zadał mu pytanie, czym jest ten Kościół dla Ciebie? A on mówi, Panie, to jest mój dom. I Bóg do niego mówi, a co byś zaczął robić w swoim domu najpierw? A on mówi, najpierw bym śmieci zaczął wynosić. Bo powinno to wynosić. I on zaczął śmieci wynosić. Pierwsza rzecz. W ogóle się nie pytał nikogo, tylko zaczął brać śmieci. I wynosić śmieci. I w jakimś czasie zaczęliśmy się przyglądać temu człowiekowi. I mówię do Norberta, mówię, wiesz co? To jest człowiek Królestwa. Ten człowiek, on powinien być z nami na naszych spotkaniach liderskich, bo ja w ogóle widzę, co on robi i jak on funkcjonuje. To nie chodziło o to, że on tam śmieci. To nie,
nie w tym sprawa była, nie? To chodzi o to, że zobaczyliśmy pewną rzecz w człowieku, pewien profil zobaczyliśmy. Rozumiecie? I wiedzieliśmy, że on jest przydatny nie tylko w tym, co robi, ale on może radzić nam coś już. On może coś nam powiedzieć w ogóle, nie? Bo on coś widzi. Chcę, żebyście zrozumieli, jak to wygląda. Musicie rozpoznawać Boże zasady i reguły. Kiedy będziesz się modlił, to przecież do Boga też, Panie, ja chcę rozpoznawać te rzeczy. Ucz mnie tego. Otwieraj mi oczy na to. Gwarantuję Ci, że tak będziesz miał. W ogóle nie ma dwóch zdań. Bo kto pragnie, ten otrzyma. Kto szuka, ten znajdzie. Rozumiecie? Kto puka, temu otworzą. Z miejsca bezpieczeństwa i z miejsca bycia królem zacznij walić do Boga, tak? O poznanie zasad i reguł. Powiedz: Boże, ja chcę wiedzieć, jak to wszystko działa. Boże, daj mi odpowiednie słowo. Boże, daj mi odpowiednie książki. Boże, daj mi odpowiednie filmy, tak? Boże, daj mi odpowiednie programy. Boże, daj mi te rzeczy. Nie bądź ograniczony, też nie ograniczaj się do tego, że to tylko mają być jakieś tam chrześcijańskie, stricte rzeczy. Ja ostatnio poszliśmy do kina z Agatą i z dzieciakami, poszliśmy na Tora. Tor. Taki film. Trzecia część. Ja lubię Tora. I zaczyna się Tor. I Tor wisi w ogóle na łańcuchu w piekle. Wisi na łańcuchu i diabeł siedzi. Taki wielki diabeł. Taką wielkie, ma rogi, korona taka. A Tor wisi. I ten diabeł go tak przyciąga z tym łańcuchem w ogóle, on tak wisi na tylko tego diabła i ten diabeł mówi: no i co? Mówi: złapałem cię, mówi w ogóle. A ja w ogóle siedzę i się patrzę na to, nie? Początek filmu. Normalny, światowy film. Przyglądam się temu, a wiesz, a ten łańcuch się kręci, tak? No bo to wiesz, tutaj wisi łańcuch, tutaj Tor zawinięty jak w tym łańcuch, jak w taki kokon. I on no, po prostu odwraca się, tak siłą ciążenia, no nie? I Tor mówi do tego diabła: przepraszam bardzo, co powiedziałeś, a wiesz, Tor jest taki, diabeł taki. On mówi tak: przepraszam, co powiedziałeś, bo tam nie dosłyszałem, mówi, bo jakoś mnie odkręcał, ale wiesz, to naprawdę nie ode mnie zależy. I znowu tam twarzą do niego jest, nie? Ten diabeł się wcienia, w ogóle wiesz, a ja w ogóle objawienie dostaję, w ogóle tak masz mówić do diabła. Bez względu na twoją pozycję, masz szydzić mu prosto w twarz. On jest niczym. I ty, i Tor, wiesz, znowu drugi raz powtórka, i Tor mówi do niego: dobrze, dobrze, jeśli już skończyłeś, to pozwól, że coś powiem teraz. Mówi: za chwileczkę się rozwiążę z tych łańcuchów, mówi, bo to niewygodna pozycja. Mówi: i po prostu wjadę w ciebie, zerwę ci tą koronę z głowy, rozumiesz, i zniszczę twoje królestwo, wiesz. A ja mówię: o Boże, gość skrępowany łańcuchami, wisi na dnie piekła, naprzeciwko diabła, diabeł jest ogromny, on jest malutki, a on jedzie z nim poprzez prosty akt wiary. To są objawienia. Po co to lecieć na konferencję, żeby znowu ktoś na ciebie rękę położył? A po co? Na to lepiej iść. Z otwartym sercem. Taniej. Lepiej. Zrozumcie te rzeczy. Słowo Boże mówi, że to jest w naszym otoczeniu dostępne. Jego zasady, jego reguły.